Witam serdecznie, ja jestem Kakani, a to jest kolejny odcinek z gry SnowRunner. Dzisiaj zaczynamy od razu od zadania. Przez rzekę mamy dostarczyć przyczepę na środek rzeki. Dlaczego? No nie mogę ci powiedzieć, wchodzić to czy nie. No wchodzimy oczywiście. I musimy, słuchajcie, tą przyczepę dostarczyć aż tutaj. Nie wiem, czy to damy radę zrobić. No ale spróbujemy, zaznaczymy sobie tylko trasę mniej więcej, żeby tam się nie pogubić. Na rzece. No i jedziemy. No, tutaj powolutku, trzeba uważać na te kłody. Żebyśmy się nie zawiesili i gdzieś tutaj też nie wywrócili przy okazji. Bo nie wiem, czy tędy da radę przejechać. No jakoś to trzeba sprawdzić. Przejedziemy, tak na to wygląda. Masz. Zapiłem się do przodu. Nie zauważyliśmy tej muldy. Nie był to najlepszy wybór dla drogi. Bo to przeoraliśmy. Spróbujemy jakoś poboczkiem. Tyle by się nie wywrócić. Napęd mamy włączony. Teraz powoli po skałkach. Dobra, może nie będzie tak ciężko. Myślałem, że będziemy musieli brodzić w wodzie. Wygląda na to, że przejdziemy po tych głazach tutaj. O, nie ma tragedii. Prąd nas trochę znosi, tak mam wrażenie przynajmniej. Chyba znosi, to nie wiem. Nie, było to wrażenie. No i dobra, nie było tak ciężko, jakby się mogło wydawać. Teraz byłoby się głupio nie wywrócić. No i dobra, super. Wiedziałem, że dasz radę. Założyłem się z gośćmi Husky. Byli pewni, że ci się nie uda. No właśnie, wygrałem, oto twój uda. Aha, czyli to wszystko dla zakładu było. No dobra. Fajnie, że się wyjaśniło. Okej, teraz na szybkości stąd wyjedziemy. Nie ma co tu siedzieć na tej wysepce. No i jakieś drugie zadanie trzeba zrobić. Czyścić te listy z zadań. Tutaj mamy jakiś szlak. Może na razie olejemy. Naprawianko. Jest tutaj, ale nie mamy chyba zestawu naprawczego w tym samochodzie. W sensie żadnego koła zapasowego ani nic. To też na razie odpuścimy. Może zrobimy coś stąd. Musimy dostarczyć płytę betonową. Dwa razy części zamiennych do kamieniołomu. No dobra. To zrobimy to. I myślę, że spotkamy się tutaj. W tym centrum serwisowym, jak będziemy ładować części zamienne. Dobra, jesteśmy. Musimy załadować dwa razy części serwisowe, zamienne, tak, i płytę. No dobra, to łapiemy. Raz, dwa. Płyta. Płyta jest tutaj chyba dostępna, tak? Tak. Wszystko trzeba dowieźć tutaj, do kamieniołomu. No dobra, to lecimy na szybkości. Tą płytkę, tak myślę. Bez zbędnego gadania. Włączamy speeda. I lecimy.
Dobra, dojeżdżamy. Jest tutaj płyty. Tego kamieniołomu już raz wjeżdżałem. Przyczepę, żeby zgarnąć do handlu. Odbył się w poprzednim odcinku. Nie było tam łatwo wcale. Ona też była taka długa jak ta. Zobaczymy. Są cegły, płyty betonowe. Raz, płyty i lecimy. No tam łatwo się wywrócić, z tego co pamiętam. Nie chcę tu siać jakieś paniki od razu. Zaraz się wszystko okaże. Raz tam się wywróciłem na pewno. Byliśmy. Przejdziemy. Chyba jeszcze nie. Muszę to złapać? Nie bardzo. Musimy prostować po prostu. Manewrować. Masz jeszcze. No dobra. Nie, udało się. No i kamieniołom. Jak mówię, wróciłem się tego raz. Czy zjeździe do niego? Mam nadzieję, że więcej się to nie powtórzy. Zobaczymy, jest tutaj przez wjazd chyba. Patrzymy sobie w mapę. To jest ten wjazd już? Nie, następny. No fajnie by było tutaj jeszcze odkryć te dwie pozostałe mapy. Michigan. Zrobimy to w kolejnym odcinku. A jeszcze w kolejnym chyba udamy się już na Tyberię. Na tajgę. Teraz powolutku. Wtedy ja tu wjeżdżałem. Tam jest chyba wjazd. I jest on pod skosem, z tego co pamiętam. Coś ostrym. Więc trochę musimy pomanewrować. Może tak jakoś. No, wycofamy. Tak, tutaj się już wywaliłem. Hamulce zjedziemy. Zmieści się ta przyczepa. Tam się naprostowała. Teraz od razu muszę zobaczyć, w którą stronę jedziemy. Zaznaczymy sobie ten punkt. Chyba tutaj zjedziemy tędy. Tak musimy zjechać prosto, bo tutaj tu się wywrócimy. Teraz w prawo. No, cofniemy trochę. O, chyba nam się przyczepa przepił w ten sposób. Mówiłem, zjazd tutaj nie jest łatwy. Patrzę z tej strony. Dobra, zjedziemy z tej strony. Też jest tam droga prowadząca na dół. Kombinować.
Nie mamy spory kamieniołom. Jakieś poparki na dole. No, praca tu stoi, widać. No i tam powinniśmy zjechać. Trzeba się na te głazy uważać, one są dosyć zdradliwe, potrafią nas wywrócić albo odbić z drogi. Powolutku. No, przyczepa przechodzi, przechodzi. Może tędy wyjdziemy, trzeba trzymać się drogi. Nie no, trzymamy się drogi, tak myślę. Pomalutku. Będzie przyczepa. Nie. No. Tam zawiesiliśmy. Dobra, do przodu. Tutaj widać już ktoś kiedyś próbował coś dostarczyć. Została sama rama po nim. Mam nadzieję, że my tak nie skończymy. Chyba się udało. U nas trzyma chyba przyczepa. Dobra, przejdziesz? Nie bardzo. Dobra, naprostujemy się trochę. Jeszcze raz. Te głazy strasznie przeszkadzają. No. Nie się o co złapać. Nie bardzo. Dobra, znowu do tyłu. No, trzeba się niestety trochę tu pobawić przy takich podjazdach. Tą długą przepą. No dobra. Dobra, udało się. No, to wcześniej już to powiedziałem. Dawaj, dobra. No boli też brak blokady tutaj, dyferencjału. Byśmy ją wyszarpali pewnie tam z skałek. No i dobra. Masz, co ja mogę. Rozładunek. Fajnie. Zadanie wykonane i odcinek skończony. Na razie.